Bonjour à tout le monde. Dzień dobry, witam Państwa. Bardzo cieszę się z tego, że mogę być w Poznaniu. Z okazji wspomniano mi, że byłem tutaj już w roku 91. Trochę o tym zapomniałem. Ale może dlatego, że mieliśmy taki, a nie inny wynik do pewnej grzeczności. Trzeba powiedzieć, że ten stadion będzie bardzo ładnym stadionem. Jednocześnie nie można zapomnieć o tym, co zostanie zbudowane w związku z powstaniem tego stadionu i przeprowadzeniem tego na 12. Ta impreza o tak dużej wielkości, tak dużej doniosłości jak Europa 12 pozwala się rozwijać zarówno na poziomie lokalnym, jak i całym miastu. Myślę, że można powiedzieć, że wszyscy będą zadowoleni, wszyscy mieszkańcy Poznania, zarówno ci, którzy pasjonują się piłką nożną, jak i ci, którzy tych nas nie udzielają. Można tutaj zapominać o zwiększeniu bazy hotelowej, a także o potężnej reklamie, która to będzie Poznania, która będzie towarzyszyć tej imprezie. Ja jestem bardzo zadowolony z wizyty prezydenta Niego, który ocenił bardzo wysoko irański Poznań. Gratulacje dla prezydentów. Podkreślamy właśnie duże zaangażowanie mieszkańców w całą organizację turnieju. Warto przypomnieć, że Poznań był tym miastem, który nigdy nie wątpił, że Polska i Ukraina wygra. Tutaj akurat razem z PZPN-em byliśmy chyba największymi zwolennikami, bo wielu przecież pamiętamy, kto powątpiewało. A i teraz zainteresowani to wcale nie ludzie, którzy się na co dzień interesują piłką nożną, jest bardzo dużo i to nas cieszy. A co najczęściej pytał Michel Platini pana? Tak naprawdę, jaki jest Poznań? Podstawowe pytania były podstawowe informacje o charakterystykę miasta. Elementy takie, jaka jest tutaj atmosfera, co się dzieje. Écoutez, il y a des discussions en cours et vous connaissez très bien la situation. Są na ten temat dyskusje i myślę, że kto jak kto, ale pan zna dobrze tę sytuację. Zdajecie sobie państwo również sprawę z tego, że sytuacja na Ukrainie różni się od sytuacji w Polsce. Na początku sytuacja była tożsama, tu w jednym i drugim kraju. Ale w związku z pojawieniem się kryzysu już nie ma takiej tożsamości.